chorób pokleszczowych, na które cierpią nasze zwierzęta, najlepiej jest unikać. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale farmacja weterynaryjna idzie z pomocą. Czy warto inwestować w środki przeciwkleszczowe dla zwierząt? Zdecydowanie tak, bo ryzyko zakażenia babesziozą ze względu na opóźnioną w tym roku wiosnę jest bardzo wysokie. Koszt leczenia również. Przychodnie weterynaryjne pękają w szwach. W jaki sposób możemy pomóc naszym czworonożnym przyjaciołom? Przede wszystkim należy je chronić przed kleszczami. Jest cała gama preparatów, są i doustne preparaty, i preparaty w formie kropli nakraplanych na skórę, i do opryskiwania zwierząt, które są preparaty, które odstraszają kleszcze albo zabijają kleszcze, które już wejdą na psa. Preparaty należy podawać regularnie, zależnie od rodzaju, co 2-4 tygodnie. Są też tabletki do podawania co 12 tygodni. Dla niektórych właścicieli pilnowanie terminów jest uciążliwe, ale leczenie jeszcze bardziej doskwiera, zarówno w wymiarze czasowym, jak i finansowym. Zaniedbanie profilaktyki naraża czworonoga na choroby pokleszczowe. Najczęściej chorują na babesziozę, wywoływaną przez pierwotniaki. Pierwotniaki babeszioze są takie małe organizmy, które dostają się do czerwonych krwinek, powodują ich rozpad i związany z tym cały szereg kłopotów. Także ważne, żeby przy pierwszych objawach posmutnienia, słabszego apetytu zgłosić się z psem do lecznicy weterynaryjnej. Tutaj czas jest istotny i często jest tak, że w pierwszych godzinach nawet zachorowania możemy skutecznie pomóc, a czasami nawet na drugi, trzeci dzień jest znacznie trudniej jest wyleczyć zwierzę. Jak się okazuje, zaatakowane zwierzę odpowiednio wcześnie poddane leczeniu ma dużą szansę na pokonanie choroby. Zdecydowana większość wcześniej leczonych czworonożnych pacjentów dochodzi do normy w ciągu kilkunastu dni. Zazwyczaj ograniczamy się do podania zastrzyków, często kroplówki pierwszego dnia, a dalej już tylko kontrole, które są istotne ze względu na możliwe groźne powikłania. Koszty leczenia nie są małe. U nas koszt pierwszej wizyty przy babesziozie łącznie z badaniami to jest rzędu 100-120 zł, zależnie jeszcze od wielkości psa i od tego, czy wymaga podawania kroplówek, czy stanie, jeżeli stan jest ciężki, ten koszt jest wyższy. A potem kontrolę, jeżeli wszystko przebiega zgodnie z planem, czyli pies dobrze zdrowieje, to tylko kontrolę 35 zł, 2-3 wizyty w tej cenie. Cena profilaktycznych preparatów jest uzależniona od ich rodzaju i wagi pupila. Ofertę otwierają środki za zaledwie 10 zł, ale za długoterminową tabletkę dla dużego psa trzeba zapłacić nawet 100 zł. Czy warto tyle wydać na profilaktykę, skoro można leczyć? Czasami jednak nie udaje nam się uratować pacjenta, natomiast musimy też mieć świadomość, że nie ma na świecie preparatów skutecznych w 100%. Czyli mimo podania preparatu należy liczyć się z tym, że zwierzątko może zachorować i trzeba być czujnym. I trzeba pamiętać też, że nawet jeśli nie znajdziemy na zwierzęciu kleszcza, może się zdarzyć, że został zakażony, że ten kleszcz odpadł, pies sam go usunął. Czasami zarażają też larwy kleszcza, które są naprawdę maleńkie i nawet na człowieku ciężkie do znalezienia. Ryzyko zachorowania jest duże, koszty leczenia znaczące, cierpienie pupila nie do zniesienia, a smutek, gdy nie uda się zwierzęcia uratować, ogromny. Dbajmy zatem o czworonożnych przyjaciół.